Dzień dobry Państwu, kłaniamy się w maju w kulturalnych.pl, Anna Karna i Radek Brzuska, a maj rozpoczynamy z piosenką na ustach. To będzie piosenka Flashlight Katarzyny Moś, która właśnie z tym utworem będzie reprezentowała Polskę w kolejnym finale konkursu piosenki Eurowizji. Mam nadzieję, że najpierw będzie półfinał, a później właśnie finał. Jak pójdzie w półfinałach, tego dowiemy się już niebawem, 9 maja. Wiele będzie zależało od Państwa, bo to właśnie wszyscy ci, którzy mieszkają poza Polską, będą mogli na Kasię Moś głosować, także liczymy na Państwa. Like a bullet from a smoking gun, they try to tell us that we don't belong. Creeping round at the depth of night, just the shadows in love we were ghost. Two hearts were invincible. When we're together, we untouchable. Haunted by the stronger right, shadows in love we were ghost. Fire, like a burning desire, taking me higher, walking the wire. We will never come down. It's like a flashlight burning in our eyes. We call the dogs, I've got them hypnotized. You never catch us, take us by surprise. Desire, taking me higher, up in the wire. He will never come down. Here's like a flashlight burning in your eyes. You call the dogs, have got them hypnotized. You'll never catch us, take us by surprise. Faster at the speed of light, I'm falling deeper, got you in the side, bringing down your prize in the sky. Katarzyna Moś, Flashlight, 9 maja, to niezwykle ważna data, data dla polskiej reprezentacji, której właśnie przewodniczy Katarzyna Moś. Czy przejdziemy do finału? To się okaże bardzo, bardzo niebawem. Katarzyno, zapraszamy cię bardzo serdecznie, zasiądź łaskawie na naszej kanapie i wyspowiadaj się, jak to Dzień będzie. Dobry. Witamy cię bardzo serdecznie. Tak sobie zdałam sprawę, że po raz pierwszy będę czemuś przewodniczyć. No właśnie, jestem szefową, gdyby były sztandary na Eurowizji, to byś ją pewnie niosła jako szefowa pocztu sztandarowego. Nie, no chyba nigdy nawet nie byłam przewodniczącą klasy, tak mi się wydaje, chyba nie. Byłam to teraz skarbnikiem, ale to... Ale to już jest jakieś doświadczenie. Zły wybór. No dobrze, to jak będzie, powiedz. Mam nadzieję, że pójdzie nam bardzo dobrze. Na scenie będę ja i mój brat Mateusz, grający na skrzypcach, także dwie osoby. Przede wszystkim przygotowuję się solidnie wokalnie i mam nadzieję, że ten głos mnie nie zawiedzie, że pomimo stresu, który na pewno będzie, bo wiadomo, że będzie, każdy zresztą z uczestników na pewno będzie bardzo zestresowany, bo mamy 3 minuty na to, aby zaprezentować siebie i nasz kraj tak, aby kraj się nie wstydził i żebyśmy się sami też za siebie nie wstydzili, także... Rzeczywiście mam nadzieję, że po występie po prostu będę zadowolona i nie będę miała do siebie absolutnie żadnych pretensji. Oczywiście zawsze
jest pewien niedosyt. Zawsze uważa się, że można byłoby zrobić coś lepiej. Zresztą ja jestem bardzo samokrytyczna w stosunku do siebie, więc pewnie tak będzie, ale mam rzeczywiście nadzieję, że pomimo tego stresu po prostu pójdzie mi dobrze. Powiedziałaś o swoim bracie, którego bierzesz pod pachę, ale tak naprawdę mogłabyś wziąć całą swoją najbliższą rodzinę, bo pochodzisz z wybitnie muzycznej, znanej polskiej rodziny. Dziękuję, przekażę mamusi, tatusiowi. Oni, rozumiem, przed telewizorem, czy może jednak mieli taką ochotę, żeby cię wesprzeć tam absolutnie na miejscu? Nie. Myślę, że oni, jednak zawsze jest tak, że rodzina, bliscy bardziej zdecydowanie się stresują niż my sami za nas. Jakby z Mateuszem gram na co dzień na scenie, w zespole, więc zupełnie naturalnym było dla mnie, aby Mateusz ze mną pojechał, ponieważ on jest dla mnie taką też ostoją, takim, podnosi mnie po prostu na duchu i wiem o tym, że przed samym zaczęciem swojego występu spojrzę na niego i po prostu się troszeczkę uspokoję, bo on tak na mnie działa. Rzeczywiście pochodzę z muzycznej rodziny, tata jest dyrygentem, ale grał wcześniej przez 25 lat w Kwartecie Śląskim jako pierwszy skrzypek. Moja mama, zresztą poznali się rodzice w szkole muzycznej w Bytomiu, do której my potem chodziliśmy z moim bratem. Moja mama jest byłą altowiolistką, ale jak urodziliśmy się my, to mama jakby zaprzestała grania i zajęła się nami, a maluje też obrazy bardzo piękne, surrealistyczne, trochę w stylu pana Beksińskiego odrobinę. No i potem jeszcze Mateusz jest, który jest skrzypkiem, oprócz tego ma bardzo ładny głos i śpiewa również w paru utworach ze mną na płycie. Mam szczęście, że mój brat jest bardzo kochanym, dobrym i ciepłym człowiekiem. I dzięki temu pojedzie z tobą na finał Eurowizji, w związku z tym, że właśnie zasłużył. Ale twoja historia, poza tym, że w twoim DNA są wbudowane talenty muzyczne i predyspozycje do tego, by stawać na scenie. Proszę tego nie mówić przy moim nauczycielu z wiolonczeli. Bo twierdzi, że nie. Znaczy myślę, że trochę siwych włosów przeze mnie, tak powiem, taka rola nauczyciela. Zyskał, bo ja grałam przez 9 lat dzielnie, wytrwałam przez całą szkołę muzyczną, ale no ja totalnie miałam tak zwany tumiwisizm w tym kierunku. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy profesora. Być może właśnie to luźne podejście pozwoliło ci lepiej czuć się z samą sobą na scenie. Na scenie, która tak naprawdę jest sceną międzynarodową, dlatego że takie pierwsze kroki bardzo, bardzo znaczące stawiałaś w Stanach Zjednoczonych. Ojejku, nie, to takie już nie, może nie pierwsze, ale rzeczywiście miałam chwilową przygodę taką z... Właśnie, ale to jak powtarzam, to jest taka moja przygoda podpisania półrocznego kontraktu z Robin Antlin, założycielką zespołu The Pussycat Dolls, ale co się wtedy działo? Czas... Opowiedz, bo ty tak mówisz o tym, jakby to się każdemu przydarzało na każdym kroku. No nie, tak nie jest. No czyli pojechałam odwiedzić moją przyjaciółkę, która tam mieszka, właśnie z jej mamą, z moją ciocią Lucyną. Pojechałyśmy tam w dwójkę, bo ja zawsze marzyłam, żeby zobaczyć Stany, pewnie wielu ludzi tak ma. I Beata tam się przeprowadziła i pojechałam do niej. Potem pojechałyśmy na 3 dni do Las Vegas. Beata chciała nam pokazać ten szalony świat tam. I poszłam pierwszy raz w swoim życiu zaśpiewać po prostu na karaoke. I zaśpiewałam Alicia Keys piosenkę How Come You Don't Call Me. I tak zbieg okoliczności chciał, że była tam jedna z tancerek z zespołów Robin Antlin. Emily tańczyła w zespole Matta Gossa. To był taki, co jest taki pan, który w latach 80. czy 90. ze swoim bratem robił ogromną karierę w Wielkiej Brytanii. Goss Brothers się nazywali i oni rzeczywiście tam byli na topie i on miał swoje show w Caesar Palace w Las Vegas i no Emily była jedną z jego tancerek. Po koncercie moim, znaczy po moim tym występie na karaoke podeszła i powiedziała, że bardzo jej się spodobało, jak śpiewam, czy mogłabym podesłać demo, ono przedstawi Robin Antlin. No i tak, takim sposobem wróciłam do Polski, nagrałam demo i 3 tygodnie później byłam już na przesłuchaniach właśnie u Robin, a potem tydzień później występowałam w klubie Johnny'ego Deppa w Vegas. No i miałam parę tam koncertów, poznałam fajnych ludzi, przeżyłam najpiękniejszą przygodę swojego życia i wróciłam. Do tej pory. Do tej pory, a tak, tak. Las Vegas to miasto cudów. Pytanie, czy miastem cudów i miejscem cudów będzie scena eurowizyjnego finału? No właśnie. Mam nadzieję. Tak jak powtarzam, bardzo zależy mi na tym, aby znaleźć się w finale. To jest teraz moje marzenie i na tym się skupiam. Wiem, że ten właśnie pierwszy półfinał 9 niestety jest tak, przynajmniej wszyscy ci, którzy oceniają ten konkurs, mówią, że o Boże, ona tam trafiła, to będzie tak ciężko. Już nie straszam, bo rzeczywiście jest bardzo dużo świetnych piosenek. Jest też tak dużo państw, które są w zasadzie pewne do tego, aby awansować do finału. Także ponoć 8 państw jest takich, które
na 99% wejdą, czyli dziesiątka będzie musiała walczyć o te dwa miejsca. To życzymy, żeby Flashlight zabrzmiał na scenie w Kijowie dwa, a w najlepszym wypadku trzy razy, czyli w półfinale, finale, a później jako zwycięzca. To już wystarczy. Prawda? Co najmniej dwa. Trzymamy mocno kciuki za 9 maja. Dziękuję bardzo, dzięki. Przypominamy wszystkim Państwu, że na kasie my tu w Polsce nie możemy głosować, ale wszyscy Polacy rozsiani na całym świecie jak najbardziej i tak. Więc telefony gorąco zachęcam, bardzo proszę, tak, bo to w Polonii jest ogromna moc i siła. Tak jest, proszę o tym nie zapominać. Dzięki.